zaczniemy prezentację tradycyjnie od drużyny gości. Pan Rzeszów przyprowadził tradycyjnie i zawsze go... Rynostunek Wybrzeża Gdańsk, którą przyprowadził trener Grzegorz Nikowski. Numerem 9 Krzysztof Jabłoński. Numerem 10 oficjalny debiut w Rynostunek Wybrzeża Gdańsk, Oskar Pfeiffer. Numer 11, aktualny drużynowy mistrz świata, Linus Sundström. Numer 12, zawodnik numer 50 w historii Gdańskiego Wybrzeża, jeśli chodzi o zawodników zagranicznych, Anders Thompson. Numerem 13, jakże szczęśliwym, kapitan Gdańskiego Wybrzeża, Renek Kofuro. I kolejny debiutant, jeśli chodzi o oficjalne mecze Rynostunek Wybrzeża Gdańsk, Dawid Wawrzyniak. Numer 15, Dominik Kosakowski. Łukasz Górski. Przygotowujemy powoli konfetti. Jeszcze... Gdańszczanie Krzysztof Jabłoński wystartuje z biegu toru oczywiście pierwszego, z drugiego Niklas Polsing, Kasper Żółków, z trzeciego Oskar Pfeiffer, z czwartego Maciej Kuciapa. Krzysztof Jabłoński, Oskar Pfeiffer, to taka gnieźnińska kolonia, jeśli chodzi o... Kosakowski, w kasku czerwonym Dawid Marzynia. A ci z Państwa, którzy byli na tureckiej prezentacji doskonale, pamiętają zapewne, że Dominik Kosakowski powiedział, że będzie się starał być nie tylko w czołówce najlepszych juniorów na SPLZ, ale wręcz być najlepszym juniorem na SPLZ, tak więc trzymamy go na słowo i pierwszy krok, miejmy nadzieję, uczyni już właśnie ten wyścig numer 2. Thank you.
wyścigu trzecim, sponsorowany przez grupę Smoleń. Piękno już dwie minuty dla wszystkich zawodników startujących w tym wyścigu. Zobaczymy, w drużynie Stali Rzeszów. W kasku żółtym Karol Bala i w kasku białym Skoki Kołc. Para gospodarzy to w kasku czerwonym Linus Szczęstres i w kasku niebieskim Anders Thompson. Karol Baran w zeszłym roku jeszcze w ramach grupy ekstraligowej bardzo dobrze spotkał się. Thank you.
a zobaczymy, kto z Kozielby? Dawid Lampa, Kaskupia 1, Rafał Kaczmarz. Opara drużyny gości, gospodarze to w kasku czerwonym Krzysztof Jabłoński i w niebieskim Ostar Pfeiffer. Biegną 2 minuty dla wszystkich zawodników startujących w wyścigu 7. Nasi zawodnicy za chwilę wystartują w wyścigu 7, a ja poproszę o przygotowanie się, ponieważ potem wyścigu 7 będzie dosyć nietypowa uroczystość na płycie na murawie stadionu. Poprosimy też do młodą parę o przygotowanie się, ale po kolei bieg 7 przed nami, a w nim startują w kasku.
Biały, Maciej Kuciapa, w kacku żółtym Karol Baran, Kowara Stali Rzeszów, Baran Wybrzeża, to w kacku niebieskim Oskar Pfeiffer, w czerwonym Renat Kapuro. Biegną 2 minuty dla wszystkich zawodników startujących. Proszę, w meczu Polonii z Walką Kraków wystąpił Jacek Doron, to był 3 punkty. Thank you.
i tym 15 wyścigu z toru pierwszego jest rywalizacja czwórki.